Uwaga! Od 7 kwietnia w Jeleniej Górze obowiązuje nowy cennik MZK Jelenia Góra, który zdecydowanie upraszcza ofertę biletową, czyni ją przejrzystą i czytelną, a przede wszystkim korzystniejszą dla pasażerów. Nie ma podziału na strefy dla biletów jednorazowych. Niższa cena biletu zakupionego przy pomocy karty SEBA. Wprowadzenie biletu czasowego przesiadkowego na 30, 45 i 60 minut. Zmniejszona cena biletu okresowego imiennego i na okaziciela, ważnego od poniedziałku do piątku w całej sieci kursowania autobusów MZK. Nowy cennik likwiduje opłatę za przewożenie bagażu, a za przewożenie roweru musimy zakupić bilet jednorazowy normalny. Uprawnienia do przejazdu z ulgą lokalną otrzymali również renciści. Więcej szczegółów na www.mzk.jgora.pl. Alvi Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, producent wiodącej marki artykułów dla dzieci i niemowląt, zatrudni na umowę o pracę pracowników na stanowisku szwaczka. Praca w systemie dwuzmianowym. Oferujemy bardzo dobre warunki w miłym, zgranym zespole. Gwarantujemy pakiet socjalny w postaci premii świątecznych, dofinansowania do wypoczynku, wyjazdów integracyjnych, ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach. Organizujemy dowóz pracowników na trasie Wleń i Jelenia Góra. Zapraszamy! Dołącz już teraz do Alvi Team. Co będzie się działo w Jeleniej Górze na długi majowy weekend? Od 1 maja zaczyna się tradycyjne święto cieplic, wiosna cieplicka. Zapowiedź międzynarodowych targów turystycznych Turtek. Zapraszam Was wszystkich w dniach 6 i 7 maja. Prace pielęgnacyjne w Parku Zdrojowym. Kładziona jest trawa, rosną bratki. Witam Państwa, Paweł Guszała. Na początku dzisiejszego wydania powracamy do tematu imprez w ramach długiego majowego weekendu. Wczoraj z tej okazji odbyła się konferencja prasowa. A wydarzeń w ramach majowego długiego weekendu będzie naprawdę sporo. 1 maja miłośnicy biegania znajdą coś interesującego dla siebie. Maciej Grabek już po raz czwarty zorganizuje półmaraton jeleniogórski, który w tym roku dołączony został do cyklu 9 części imprezy pod nazwą Runners Superbieg. Oczywiście nie oznacza to, że uczestnicy naszego biegu muszą biegać we wszystkich innych edycjach. To jest taka dla nich jakby wartość dodana, formuła taka, że można będzie się znaleźć w największym miesięczniku dla biegaczy. Będą tam relacje, będą relacje na stronach, na ich Facebooku, będą specjalne zaproszenia, będą też wywiady z uczestnikami. Myślę, że jest to fajna formuła na tle tysięcy biegów, jakie są w Polsce, bo dokładnie w ubiegłym roku było ponad 2000 biegów w kalendarzu. I mam nadzieję, że dzięki temu, że półmaraton jeleniogórski dołączył do tego cyklu, że ta impreza będzie się stale rozwijała i też przyciągała coraz więcej uczestników z Polski. Do organizacji półmaratonu jeleniogórskiego aktywnie włącza się uzdrowisko Cieplice, które wspiera wiele działań prozdrowotnych. Jest to dla nas okazja do tego, żeby zaprezentować nasze najnowsze urządzenia do monitorowania zdrowia, między innymi analizator składu ciała, gdzie my poprzez tutaj to urządzenie jesteśmy w stanie ocenić, czy mamy odpowiednie proporcje tkanki mięśniowej, wody, tkanki tłuszczowej w naszym organizmie i przez to ocenić między innymi zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi. 2 maja to już obchody Święta Flagi Narodowej, a dzień później, punktualnie w samo południe, będą miały miejsce uroczyste obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Razem uczestniczyć w święcie wraz z złożeniem kwiatów z kombatantami, z pocztami sztandarowymi szkół, instytucji, ale no, bardzo się cieszę, że też oprócz tej części oficjalnej, jak powiedziałem, ważnej, każdy mieszkaniec Jeleniej Góry, każdy gość będzie mógł uczestniczyć w takim bardziej radosnym i aktywnym przeżywaniu Święta Konstytucji. Tego samego dnia na lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego o godzinie 14 rozpocznie się rekonstrukcja historyczna organizowana przez firmę Arado.
Główny spektakl odbędzie się na lotnisku w Jeleniej Górze. To będzie odbicie konwoju. Ja rozumiem, że chodzi o złoty pociąg, który Wałbrzych nam zabrał w zeszłym sezonie turystycznym. Zamierzamy go odbić, bo rzeczywiście pewnie znajdował się właśnie w Jeleniej Górze. Oprócz tego dzień wcześniej pokaz Arado na terenie ulicy 1 Maja. Ale też miłośnicy muzyki wiedeńskiej będą mieli problem, w czym uczestniczyć, ponieważ w pierwszych dniach maja, czy 1 maja również rozpoczynamy Wiosnę Cieplicką wielkim koncertem Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej. Szczegółowe informacje dotyczące imprez majowego weekendu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta www.jeleniagora.pl w zakładce Biało-Czerwony Weekend Majowy. Kolejna konferencja prasowa, tym razem starostwa powiatu jeleniogórskiego, odbyła się w hotelu Feniks. Okazją do jej zorganizowania były zbliżające się międzynarodowe targi turystyczne Turtek. Już po raz 18 Jelenia Góra zamieni się w miejsce spotkań i dyskusji ludzi z branży turystycznej z całej Polski. Międzynarodowe targi turystyczne Turtek zaplanowane zostały na 6 i 7 dzień maja. Około 300 podmiotów będzie uczestniczyło w targach tak jak co roku, natomiast na pewno i z pewnością będzie bardzo dużo osób, które przyjadą tutaj. Targi są już znane również we Wrocławiu. Mam wiele informacji, że przyjeżdżają również biura wrocławskie, biura turystyczne, a więc wielu, można powiedzieć, wiele ciekawych podmiotów, które tutaj właśnie się znajdą, to będą chciały być na tych targach, bo wiedzą, że tutaj można dobre kontrakty również właśnie załatwić. Turtek składa się z trzech części: wspomnianej już wystawczej, a także seminaryjnej i kulturowej. W ramach jeleniogórskich targów organizowane będą debaty na temat najnowszych trendów w turystyce. Nie zabraknie także części rozrywkowej. Będą występy zespołów muzycznych, pokazy taneczne oraz liczne konkursy. Oprócz tego w ramach Turteku świętowany będzie jubileusz 25-lecia współpracy powiatu z regionem miast Aachen. Razem z Aachen pierwsze nasze spotkania ubiegłoroczne i ponieważ jest to duże święto, to rozłożyliśmy ten okres jubileuszu tak naprawdę na okres 2 lat. Ubiegłego roku i tego, w ubiegłym roku imprezy odbywały się w Aachen, w tym roku u nas w powiecie jeleniogórskim. Organizatorzy zapewniają, atrakcji nie zabraknie. Zapraszam wszystkich, bo takich wystawców, jakich zobaczycie u nas, możecie nie spotkać nigdzie. Po 3 tygodniach wracamy do tematu prac pielęgnacyjnych wykonywanych w Parku Zdrojowym w Cieplicach. Park Zdrojowy ma być wizytówką naszego miasta. Z tego właśnie założenia wychodzi zarówno prezydent, jak i odpowiedzialna za jego pielęgnację spółka MPGK. W krótkim czasie komunalnikom udało się posadzić powojniki, a miejsca, w których była tylko ziemia, wypełnione zostały trawą. 12 osób cały czas pracuje, tutaj jest 290 koszy. Te 290 koszy jest, bo to jeszcze nie jest koniec, ściągane, dezynfekowane, tam część skorodowana jest spawana. No oprócz tego trwają prace, jeszcze było grabienie liści, teraz było sadzenie bratków, przycinanie, sadzenie bukszpanów, no i tego jest naprawdę dużo. Dodatkowo oprócz nowych nasadzeń i prac porządkowych spółka MPGK realizuje również bieżącą naprawę pomieszczeń i urządzeń w parku. To są prace naprawcze, można tak powiedzieć, w szalecie, który jest i zawsze były na niego skargi w Parku Zdrojowym. Uruchomiona została także fontanna. Fontanna zostanie też obsadzona w najbliższym czasie bukszpanem, ale tam trzeba zobaczyć, czy po prostu drenaż działa. Ten drenaż był kładziony troszkę wcześniej, chyba na przełomie lutego i marca. Po zakończeniu prac pielęgnacyjnych na stałe w parku od wczesnych godzin porannych pracować będzie 7 lub 8 pracowników. Już w najbliższą niedzielę do naszego miasta przyjedzie pociąg Pendolino, który od 29 kwietnia na stałe będzie kursował na linii Jelenia Góra - Wrocław - Warszawa. 24 kwietnia na dworcu głównym około godziny 10 wspomniany pociąg po raz pierwszy zaprezentuje się mieszkańcom Jeleniej Góry. Wydarzenie to organizowane jest przez spółkę PKP Intercity. Tego dnia nie zabraknie konkursu dla najmłodszych czy wielu niespodzianek. Przed takim normalnym wyjazdem, przed normalnym rozkładem jazdy jest przejazd promocyjny, zachęcający do tego, żeby skorzystać z usług danych linii kolejowych. I tutaj warto przyjść, zobaczyć chociażby ten słynny pociąg, o którym tyle już słyszeliśmy, o którym tyle
już mówiono, i wsiąść do środka. Prawdopodobnie też będzie możliwość wejścia do kabiny, zobaczyć w jakich warunkach pracuje tam maszynista i jego pomocnik, bo akurat w tych pociągach jest dwóch maszynistów. Na stałe pociąg Pendolino do Warszawy będzie kursował od ostatniego dnia kwietnia. O godzinie około 5 rano i później powrotu z Warszawy do Jeleniej Góry. I co jest bardzo ważne, ten czas przejazdu jest konkurencyjny w stosunku do jazdy samochodem. Przypominamy, impreza związana z prezentacją pociągu Pendolino na Jeleniogórskim Dworcu rozpocznie się w niedzielę o godzinie 10. Hotele to nie tylko obiekty noclegowe, ale także ośrodki kulturalne i rozrywkowe. 8 maja w Jeleniogórskim Hotelu Tango będzie można zobaczyć spektakl z piosenką autorską. Spektakl inspirowany będzie najnowszą książką Agaty Szmigrodzkiej pod tytułem Trocek Pocieszka, czyli o smoku, co zmarłym lepił buty. Reżyserki teatralnej i pisarki. Dlatego najbliższe wydarzenie w Hotelu Tango to po części spotkanie promujące jej lekturę. O czym będzie sztuka? Zdradziła nam w kilku słowach autorka. Przenosimy się w świat baśniowy, w świat fantastyczny, dlatego że tam jest nam troszkę łatwiej mówić o trudnych rzeczach, określać to, co smutne, to, co przykre, po to, żeby to potem zmienić. Chcemy pokazywać kulturę, także poza innymi ośrodkami kultury w Jeleniej Górze. Chcemy ją promować szerzej, mocniej, intensywniej. Chcemy być miejscem spotkań dla mieszkańców Jeleniej Góry. To pierwsze, ale nie ostatnie przedsięwzięcie kulturalne w Hotelu Tango. Otwieramy cykl imprez tematycznych. To będzie festiwal muzyki andaluzyjskiej, tańca flamenco, tańca orientalnego. Takie informacje będą i właściwie już są zamieszczane cyklicznie na Facebooku oraz stronie internetowej hotelu. Spektakl z piosenką autorską Nie dam uciec szczęściu będzie można zobaczyć w Hotelu Tango 8 maja o godzinie 18. Bilet na to wydarzenie do wygrania w naszym dzisiejszym konkursie. Zaraz po serwisie informacyjnym. Kinolot zaprasza na kolejne seanse. Tym razem wyświetlane będą 3 filmy. W małym nadmorskim miasteczku położonym niedaleko Stambułu Lele i jej 4 siostry wracają do domu, świętując koniec roku szkolnego. Dziewczyny w stanie zrozumiałej euforii niewinnie flirtują z towarzyszącymi im kolegami. To nie spodobało się lokalnej społeczności. Wybucha skandal, a rodzice dziewczynek podejmują radykalne decyzje. Aby pozbyć się problemu, postanawiają jak najszybciej wydać córki za mąż. Oczywiście kandydatów dobierają bez ich wiedzy. Siostry postanawiają jednak za wszelką cenę znaleźć sposób, by pokonać ograniczenia i móc żyć po swojemu. Czy im się to uda? O tym w filmie Mustang. Eğer beni ondan başka biriyle evlendirmeye kalkarsan çığlığı basarım. Ne diyorsun sen? Następna propozycja Kinalot to Geisha. Po odbyciu kary z więzienia wychodzi kolos. Wraca do swojej byłej pracy jako ochroniarz w nocnym klubie. Tam zauważa go szef lokalnej mafii i bierze byłego skazańca pod swoje skrzydła. Jednak kolos na swojej życiowej drodze spotyka młodą dziewczynę, rehabilitantkę swojego niepełnosprawnego brata. Zakochuje się w niej i próbuje porzucić świat przestępczy. Jednak mafia tak szybko nie rezygnuje ze swoich ludzi. Ostatnim filmem jest High Rise. Dr. Robert Lang wprowadza się do luksusowego apartamentowca, który został stworzony, by zaspokoić wszystkie zachcianki bogatych ludzi. Z czasem między mieszkańcami rodzi się konflikt. Niezdrowa rywalizacja nakręca się do granic możliwości, wprowadzając chaos, bezprawie i przemoc. Minie dużo czasu, zanim doktor zacznie czuć się jak u siebie w domu. Informacje o Skinelot kończymy dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę udanego weekendu.
Wiosna w Grenie. Co zrobić, aby zmienić swoje mieszkanie, unikając remontów? Zastanawiasz się, jak wprowadzić do wnętrza powiew wiosny? Salon Grena przy ulicy Jasnej 12 zaprasza. Podpowiemy, jak dobrać dodatki, aby wiosna zagościła w Twoim wnętrzu. Delikatne wirany, jasne zasłony, kolorowa pościel, optymistyczne i nasycone kolory. To wszystko znajdziecie Państwo w naszej ofercie. Zapraszamy po wiosenne inspiracje do Greny. Gazeta i portal Jelonka.com. Masz problem? Szukasz pracy? Chcesz sprzedać samochód? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. Redakcja mieści się przy ulicy Skłodowskiej Curie 13 przez 2, pierwsze piętro. Marketing, telefon 75 75 444 00. Dziennikarze 75 75 242 16. Codziennie nowe informacje i tysiące ogłoszeń. Oglądaj Discovery Channel w otwartym oknie przez cały kwiecień. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd w Bieszczady dla dwóch osób. Masz kawałek raju w Bieszczadach. Odpowiedz na trzy proste pytania i odkryj polską Alaskę. Bieszczady, tu się urodziłem i tutaj chcę zostać. Wiosna z wyjątkowymi polskimi produkcjami na Discovery Channel. Więcej szczegółów na wektra.pl.